Proszę Federację o to, aby mnie nie skonsultowała. Jestem zmiażdżona, wyblokujesz to panie. No tak, dlatego, że teraz rozmawiasz z panią Gosią, która twierdzi, że ty też nie masz kultury. To są przed chwilą słowa, które wykrzyczała pani... Ty masz kulturę. Proszę? Ty polityka jesteś kobitką, tak? Żoneczką może, nie wiem kim, bo nie wiem jak to nazwać. A i pytanie brzmi? Takie, dlaczego mnie i moją rodzinę? Co my ci zrobiliśmy? Ale co powiedziałam? Chcesz do mnie, przyjdź mi powiedz. Ale co ja powiedziałam, dobra, pani ja, słuchaj, cała Polska wie nie tylko. Co mają ci tutaj ale co powiedziałam pani Gosiu, proszę zacytować. Co swój ten... Ale konkretnie. Nie, nie będę z tobą, ja chcę ciebie, ale tylko klatce. Połamie cię. Pamiętaj, gocha to jest gocha. Oczywiście, a ty, śmiedziem, ścierą, którym mogę wytrzeć dupę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie. Skończyłam, fuck you. Okej, okay, szanuję to, w porządku. Zdjęcie, a to zdjęcie, co ostatnio rzuciłaś, tak? Ani Małgorzaty, kiedy była w bardzo złym stanie, to było z szacunkiem? Nie, to było nie fair z mojej strony. Aha, okay, dobra. Nie powinnam była tego robić, przyznaję się, aha, bez bicia, biorę to na klatę, biorę cały hejt za to na klatę, że nie powinnam tego robić, ale ja uważam, że to nie jest tak, że kiedy ktoś... Ty ciągle mówisz, uważaj. Może na swoją gębę. Dobrze, pani Gosiu, ale teraz jeszcze ja... Płatki z porno chłop sobie zakładał na twój lej, zamiast swojej gęby. Dobrze, pani Gosiu, pokazała pani chociaż ten glow-up, to też od wewnątrz pani zaliczyła, jednak nie bardzo. Chciałabym po prostu powiedzieć, że pani Gosia nie była w stanie zacytować, to może ja powiem, bo ja pamiętam, co ja napisałam o rodzinie pani Gosi. Słuchaj, mnie piłki interesują, mnie tak. Ale ja chcę dokończyć, mówimy konkretnie, konkretne zarzuty, konkretne do niej odniesienia się do tego. Ja powiedziałam, że jest to patologia. No. I pijaństwo. Tak. Powiedziałam to, przyznaję się, tak. Ale, ale ja się pytam widzów, gdzie wy byliście, kiedy wysyłaliście donaty, kiedy wysyłaliście pieniądze, gdy pani Gosia była wykorzystywana przez swojego syna, gdy działo się to, co się działo. Gdzie wy byliście, się że dzisiaj tutaj wspieracie panią Gosię, a gdzie byliście wtedy? Co, czekaliście, aż będzie bardziej pijana? Czekaliście, aż, nie wiem, dostaniesz szalambada była. To było fajne, prawda? Ha, 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 he, he. Bo fajnie, dajmy pieniążki, niech się dzieje więcej, niech się dzieje bardziej grubo. To gdzie wy wtedy byliście, żeby tej kobiecie pomóc? Dzisiaj stoicie tu i wspieracie panią Gosię, stajecie, śpiewacie. A gdzie wy wtedy do cholery byliście? Ja wam powiem, rozwijaliście sami biznes Daniela Magikala i taka jest prawda. A ty swoich brudnych stóp między wódka, zakąska nie wtrącaj, tuczniku. Daniel Magikal tutaj zaczął krzyczeć różne rzeczy. Pani Małgorzato, pytanie do pani. Jestem bardzo ciekawi, co pani tak naprawdę wewnętrznie sądzi o tym. No bo tak, widać, że pani bardzo nie lubi Marianny, ale z drugiej strony Marianna tak jakby na początku chciała wyciągnąć do pani rękę, a pani podarła ten plakat od uczelni. Dlatego mam drugi. Ale chwila, najpierw się dopytam pani To Gosi. Jeszcze ktoś się może pouczyć za dlaczego pani Gosiu, mimo tego, że wyciąga rękę Marianna, pani nie chce jej przyjąć, czy co pani sądzi, że to jest jakieś oszustwo, czy jaki jest powód? Proszę mi przykro, chciałam powiedzieć, dygresja mała. Dobrze, posłuchajmy. Swoje szkoły już pokończyłam. Chcę to nie dla swoich dzieci. To się śmiejesz. Czy siebie robisz śmieję. Debilkę? Ja się uśmiecham. Koły jakieś. Ty przedszkole z widzą robisz. Weź się kurde za siebie, chcesz patrzeć, chcesz walkę, i wiesz, potamy to... się w klatce, nie rób siebie dobrze, idiotki, tyle dobrze, ci powiem. Rozumiem, ja nie Małgosiu. Co ty chłop wziął? Możesz nazywać mnie jak chcesz, ale powiem ci jedno. Dobra, ciągnij, nie dyskutuję z tobą, nie mam rozumiem. Ochoty. Mam dzisiaj swój dzień i nie chcę zmarnować na taką siksę jak ty. Fuck! Koniec! Jest, good. Małgosiu, posłuchaj. Nie powtarzaj moich słów! No żartuję najlepszych. Taki glow-up przeszłaś, że też bym chciała. Małgosiu, posłuchaj, ja przewidziałam twoje działanie, że nie będziesz chciała przyjąć tego prezentu ode mnie. I wiesz co? I twój syn będzie mógł z tego skorzystać, bo jemu pewnie bardziej się przyda. Zatrzymaj dla swoich bachorów, jo? Fuck! Skończyłam. A ty spójrz po sobie, bo śmierdzi. Ja tylko przypomnę, że jeżeli nasi uczestnicy mają ochotę, mogą kliknąć przycisk czerwony, wtedy wywołują swoich rywali do face to face'a, tak więc jeżeli pani Gosia bądź Marianna chcą zobaczyć na face to face, albo Marta z Lexi, zawsze można ten przycisk oczywiście nacisnąć. Marta, przypominają mi się twoje pierwsze konferencje w karierze. Tam też działo się bardzo, ale to bardzo dużo. Daniel Magikal zagłusza. Ty teraz siedząc i obserwując to... Jak ja to kliknę, to mogę wywołać face to face pani Gosi i Marianny? Czy nie? Nie. Tak można. Taka jest nowa zasada. Ale ja mogę. Dobrze, w takim razie zróbmy to. Pani Gosia, a także Marianna Schreiber face to face. Zapraszamy do face to face'a. Pani Gosia się rozbiera. Drogie panie, zapraszam w to miejsce. Za pierwszym razem z Marianną Schreiber się nie udało. Marianna jeszcze to wszystko nagrywa. Uwaga, zapraszamy face to face. Pani Małgosiu, jest mi bardzo przykro, że nie możemy poznać na poziomie. Proszę się nie denerwować. To nie jest tak, że strój zobowiązuje nas do pewnego poziomu kultury, ale wydaje mi się, że nawet by pani stała tutaj w worku, i ja też, to fajnie by było, gdybyśmy naprawdę mogły wymienić te zdania na poziomie. Tak się nie stało, jest mi bardzo przykro. Pięknie pani wygląda. Sądziłam, że ta zmiana jest rozpoczęta zmianą od wewnątrz. Chciałam pani pomóc, człowiek się uczy przez całe życie. No. Cóż mam powiedzieć, wielki zawód. To było prędzej głupko myśleć. Ale wielki zawód, ja nie śledziłam pani kariery. Dzisiaj cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo byłabym chora stojąc naprzeciwko pani. Przesiedliłaś połowę, nie? Że zmieniłaś zdanie. Wie pani co, jak pani zobaczyłam... Człowieka kogoś duszę, jak ty rzekomo chodzisz do kościółka, a potem oceniaj. A teraz tak mi wlazłaś za skórę, że ja ci nie podaruję. Odbijam za siebie, za moją rodzinę. Skoczyłam, kończę. Dobrze, to był face to face Marianna Schreiber, a także pani Gosia. Dziękujemy bardzo. Tutaj widzę, że króciutko.